A dzisiaj chcę do was prosić na temat troski i zmartwień. Myślę, że podciągniemy to pod temat charakteru. Modliłam się o to i Duch Święty tam powiedział, że prosimy na temat tego, aby umieć przełamywać w swoim życiu zmartwienie i troski. I na początek coś takiego wam powiem. W ogóle każdy chrześcijanin na pewnym etapie swojego życia zmaga się z różnego rodzaju zmartwieniami. Nie ma takich ludzi, że się nie zmagają. Ci, co mówią, że się nie zmagają, to kłamią. Kiedyś byłam młodym wierzącym i byłam świadkiem takiej rozmowy. Ja byłam młoda wierząca, uważająca, że wszystko wiem najlepiej. I byłam świadkiem rozmowy dwóch kobiet, dwóch żon. Jedna mówi tak, wiesz, ja to się w ogóle z moim mężem nie sprzeczę. Mamy takie cudowne rozmowy. A druga mówi, wiesz co, a my, no często mamy soczyste rozmowy, ale pilnujemy, aby słońce nie zachodziło nad naszym dniem. Ja mówię, wow. W tamtym czasie bardziej, wiecie, jak gdyby pasowało mi ta, która się gdzieś tam nie sprzecza, tak? Natomiast życie potem pokazuje zupełnie inne sytuacje. I tak samo jest z troską i ze zmartwieniami. Na pewnym etapie swojego życia zmagamy się z różnymi troskami i z różnymi zmartwieniami. Ważne, aby to się nie stało stylem naszego życia. To jest istotne. Aby troska i zmartwienie nie stała się stylem życia chrześcijanina. Że przychodzi troska i tak naprawdę nie jestem w stanie jej przełamać, nie jestem w stanie nie myśleć o problemie i cały na przykład mój dzień, tydzień, miesiąc i rok jest jednym wielkim horrorem. I uczucie troski i zmartwienia zatruwają ludzi w Kościele. I teraz jest takie pytanie, czy my się przyznamy do tego, czy my się do tego nie przyznamy? Prawda jest też taka, że jeśli człowiek się do czegoś nie przyznaje, to Bóg też nie może pomóc. Pytanie, czy radzimy sobie z troską i ze zmartwieniem, czy sobie nie radzimy. Fajnie czytać jest z książki Kenneta Hagena, kiedy powiedział, nawet żeby starsi zboru mieli się pobić na pięści, powiedział do swojej żony wtedy o Rety, to ja i tak nie zamierzam nie spać. Zamierzam spać, ale wiecie, fajnie się czyta książkę, a czym innym jest potem w ogóle w realu, powiedzmy, mieć w Kościele sytuację, gdzie, powiedzmy, starsi się pobili. Wiecie, o co chodzi? To starsi się pobili na pięść. Pytanie, czy jest to sytuacja stresująca? Oczywiście, że tak. Jest to sytuacja stresująca. Jednak mamy tę możliwość, tak, w Duchu Świętym, abyśmy, kształtując swój charakter, wyrabiając swoją postawę, abyśmy umieli nad takimi rzeczami panować, żeby te sytuacje nie panowały nad nami. Księga Przypowieści Salomona mówi, że wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego. To w ogóle jak przeczytałam to, to mówię, mocny tekst. Jeśli człowiek jest tak naprawdę w ciągu dnia, w ciągu tygodnia i w ogóle w ciągu pewnego miesiąca stłamszony zmartwieniami i troskami, to gdzieś wewnątrz swojej duszy jest nieszczęśliwy, jest niezadowolony ze wszystkiego. Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego. Popatrzcie, mocno, nie? Wszystkie dni są złe dla nieszczęśliwego. I możemy powiedzieć, że no tak, radujemy się w Duchu Świętym. Radujemy się. Pytanie, jak sobie radzimy z troską i ze zmartwieniem? Jeśli troska i zmartwienie będzie nas przygniatała, tak? To będziemy nieszczęśliwi. Pomimo to, że jesteśmy zbawieni, pomimo to, że Duch Święty mieszka w nas, że Jezus powiedział, że jest drzwiami, że jest rozwiązaniem. Kiedy zdecydujemy się na rozważanie w swoim życiu troski i zmartwienia, no to każdy dzień potem jest jaki? Nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy. Dużo ludzi jest zawiedzionych w Kościele. Zawiedzionych czymś takim, że słuchaj, mi dogłosili Ewangelię i powiedzieli do mnie, że w ogóle oddaj życie Jezusowi i wszystko się zmieni.
oddaj życie Jezusowi i wszystko się zmieni. Chodzę do kościoła, daję dziesięcinę, staram się być dobrym, raz w miesiącu chodzę na ewangelizację, nie przeklinam, ale jakoś się nic nie zmienia. My musimy troszkę zacząć inaczej głosić Ewangelię. Musisz pojednać się z Jezusem, bo pójdziesz do piekła, a nie musisz pojednać się z Jezusem i On zmieni twoje życie. Zmiana życia jest efektem chodzenia później z Bogiem. Dużo ludzi nie ma, w ogóle nie ma pojęcia o przełamywaniu troski i zmartwień, ponieważ nigdy albo się nie narodzili na nowo i masa jest takich ludzi w Kościele, szeroko pojętym, lub tak naprawdę nigdy nie zaprzyjaźnili się z Duchem Świętym. Zostali wtłoczeni w system religijny, zostali wtłoczeni w obrządek kościelny, rozumiecie? Ale relacji z Duchem Świętym, intymnej relacji z Bogiem, nie zakosztowali. Kiedy głosimy Ewangelię, nie głosimy gwarantu poprawy życia, ponieważ gwarant poprawy życia to jest jak gdyby potem indywidualna, że tak powiem, rzecz każdego człowieka. Na tyle, na ile będzie blisko z Bogiem i na tyle, na ile temu Bogu będzie chciał się poddawać, tak? Zupełnie inaczej głosimy Ewangelię, ponieważ ludzie są zawiedzeni drogą. Ale przecież Jezus nam w ogóle pokazał, jaka jest droga. Nie ma ucznia nad mistrzem. Jeśli Jezus przeszedł pewną drogę, to my też tą drogę przejdziemy. W moim życiu starym wydarzyło się bardzo dużo negatywnych rzeczy. Bardzo dużo negatywnych rzeczy. Bez bliskiej relacji z Bogiem, bez intymnej relacji z Duchem Świętym, bez uwolnienia dziecinnego zaufania w proste prawdy biblijne, ja bym nie wyszła z różnych rzeczy. Rozumiecie? Bo skąd mogę mieć gwarant, że pastor, który do mnie mówi, mnie oszukuje? Jeśli ja nie będę badała tego ze Słowem Bożym i nie będę miała bliskiej relacji z Bogiem, skąd ja mogę wiedzieć? Rozumiecie? Tak bardzo ważne jest, żeby mieć bliską relację z Bogiem. Bliską relację z Duchem Świętym. Kiedy ja oddałam swoje życie Jezusowi, ja często to mówię. Okoliczności w moim życiu się tylko i wyłącznie poruszyły. Zamknęli do więzienia Artura. Zamknęli do więzienia mojego taty. Zamknęli do więzienia dwóch moich szwagrów. A ja nie mogłam opuszczać kraju i podpisywałam dozór policyjny dwa razy w tygodniu. I jeszcze, żeby było śmiesznie, podpisywałam go w weekend. Tak, że nie mogłam wyjeżdżać na przykład do kościoła i jeździć na grupę domową. Oddałam życie Jezusowi. Okoliczności się tylko poruszyły. Ale spotkanie z Bogiem, moje intymne spotkanie z Bogiem spowodowało to, że we mnie była taka chęć do życia i taka chęć do zmiany, że nie było możliwości, aby okoliczności, które mnie otaczały, stłamsiły moje życie. Ja robiłam wszystko, nie wiedząc nic, nie mając tak naprawdę duchowego poznania, mając w domu Biblię, jego pomazaną, bo siedział w więzieniu, i znajomości z ludzikami w kościele dzielnoświątkowym. Ale chęć poznawania Boga, chęć bycia z Nim w bliskiej, intymnej relacji, zagrzewała moje życie. Wiecie do czego? Do tego, żeby okoliczności mnie nie tłamsiły. Dzisiaj w Kościele jest zupełnie inaczej. Okoliczności rządzą ludźmi. Okoliczności tłamszą ludzi. Okoliczności tłamszą wielkie wizje. Okoliczności tłamszą w ogóle służby. To robią dzisiaj okoliczności. Bo mam takie okoliczności. Zawsze w naszym życiu będą jakieś okoliczności. Rozumiecie? Kiedy na początku mojej drogi z Bogiem pochorowałam się i miałam straszną chorobę skóry, już kiedyś wam to mówiłem, wydawało mi się, że mam prąd. Nie wiem, do dnia dzisiejszego, co to było. I pewien człowiek pomodlił się o mnie, o moje uzdrowienie.
A człowiek, który w tym kościele chodził za proroka, powiedział do mnie, żebym wykąpała się w musztarcie i została uzdrowiona. Czemu ja uwolniłam w to wiarę? Dziecinną wiarę. Dziecinne zaufanie. Uwolniłam w słowo, które ktoś do mnie powiedział. Uwierzyłam w tego człowieka, którego Bóg do mnie posłał. Uwierzyłam w niego. Weszłam do wody, zanurzyłam się w musztardzie. Tyle razy, ile on do mnie powiedział, i wyszłam całkowicie uzdrowiona. I kiedy składałam to świadectwo, masa ludzi uczyniła potem podobną rzecz. Czemu się w ich życiu nic nie wydarzyło? Bo to nie było do nich. To było do mnie. Ponieważ ja miałam relację z Bogiem. Rozumiecie? I to było do mnie. Moje troski zostały przełamane. Moje zmartwienie zostało przełamane. Ponieważ to było słowo do mnie. To nie było słowo do kogoś. To było słowo do mnie. Oczywiście można, jeśli ktoś uwolniłby w to wiarę, również byłby uzdrowiony. I tego jest dzisiaj masa w kościele. Ludzie wierzą w rytuały, ludzie wierzą w ogóle w jakieś metody, a nie wierzą w osobę. W osobę. Kiedy idziesz do Boga i modlisz się o uzdrowienie, to wiecie, że bardzo łatwo jest w ogóle uwierzyć, kiedy wierzysz o sobie. O sobie. O sobie wierzę. Kiedy modlę się o uzdrowienie, wierzę o sobie. Kiedy modlę się o uwolnienie, wierzę o sobie. Kiedy modlę się o cokolwiek, wierzę o sobie. To jest dla mnie tak proste, kiedy rozważam w ogóle logiczne rzeczy. Kiedy się umówię z Kasią na obiad, to do głowy mi nie przyjdzie, że ona nie przyjedzie. Czemu? Bo ja ją znam. Bo ja ją znam. Kiedy modlę się do osobowego Boga, to ja go znam. Jestem w stanie uwolnić wtedy wiarę. Rozumiecie? Nie ma innej opcji, aby przełamywać różne rzeczy w swoim życiu, brać przełomy, rozumiecie? Bez intymnej relacji z Bogiem. Nie ma takiej opcji. To jest skazane w ogóle, wiecie na co? Na pojawienie się kolejnej religii. Kolejnej religii. Okoliczności w moim życiu wielokrotnie były jak czarne chmury. Jak coś takiego, że za chwilę mogłoby się nie wiadomo co w ogóle wydarzyć. Początek naszej drogi i to, że Artur siedział w więzieniu, to tak fajnie się o tym dzisiaj mówi. Mówi, on odsiedział wyrok, a ja dostałem wyrok za współudział w zorganizowaniu grupy przestępczej. Wiecie, i w tym wszystkim w ogóle Artur siedział w więzieniu, założył kościół, a ja się rozwijałam w Duchu Świętym. Nie zwariowałam, matka nie zwariowała, rozumiecie? Nie zabili mnie. Nikt mnie, ja nie wiem, nikt mnie nie powiesił, nikt mnie niczego, bo ja miałem relację z Bogiem. Intymną relację z Bogiem. Wielokrotnie mówił do mnie zupełnie inne rzeczy, niż powiedzmy do kogoś innego, bo to jest normalne. Rozumiecie? Nigdy nie miałem takiej fazy, żeby w ogóle, nie wiem, robić to samo, co Bóg powiedział do kogoś. Intymna relacja z Twoim Bogiem da Ci rozwiązanie wielu problemów w Twoim życiu. Czemu nie uwalniamy wiary w kazania, w poselstwa? Wiecie dlaczego? Bo jest brak znajomości Boga. Bo my nie wierzymy, że Bóg taki jest. Bo my nie wierzymy, że On tak zrobił. Bo my nie jesteśmy pewni Jego. My nie jesteśmy pewni Jego tak. I wielokrotnie nie jesteśmy pewni Jego nie. Duchowych błędów nie zalepimy wiarą. Jeśli jest brak relacji z osobowym Bogiem, to należy ją rozpocząć. Należy rozpocząć osobową relację. Trzeba mieć intymną relację w ogóle z Bogiem. To jest bardzo istotne, to jest bardzo ważne. Bez tego w ogóle Kościół dalej nie pójdzie. Bez tego Kościół się dalej nie będzie modlił. Ponieważ modlitwa to jest rozmowa, tak? A jak rozmawiać z kimś, kogo się nie zna? Jak z tym kimś porozmawiać? Co ja mu tam powiem? No właśnie jestem w stanie mu powiedzieć dzień dobry i do widzenia. Dzień dobry i do widzenia. Ale nie powierzę mu swojego życia. Nie zaufam jemu, bo ja go nie znam.
Ja go nie znam. Ja nie wiem, czy on dla mnie coś dobrego jest w stanie zrobić. Brak relacji w ogóle z osobowym w ogóle Bogiem powoduje właśnie to, że przychodzi troska i przychodzi zmartwienie, ponieważ nie ma przełamania, nie ma przełomu, nie ma świadectwa, nie ma zwycięskiego życia, nie ma tego, nie ma takich finansów, jakbym chciał, nie mam takich relacji, w małżeństwie nie ma tak, jakbym chciał, nie ma tak, jak mówię, bo jest brak relacji z żywym Bogiem, a to, co jest, to jest tak zwane odklepywanie. Ostatnio tam taki człowiek do mnie zadzwonił, mówi, wiesz, taka kobieta się zbuntowała u mnie w kościele, ale zdecydowała, że chce powrócić. Tam pomodliła się i zdecydowała, że chce wrócić. Ja wiem, że pomodliła się, to na pewno wszystko będzie w porządku, na pewno wyrzekła się ducha buntu, na pewno ma relację z Bogiem, więc jest przekonana, że wychodząc popełniła jakiś błąd, wraca i rzeczy dalej się będą kręciły dobrze. Wiecie, jak wróciła. Na swoich zasadach. Ja mnie nie wiem, z kim ona porozmawiała. Z duszą swoją. Z diabłem pogadała. Z duszą swoją pogadała, z diabłem pogadała. Dalej wróciła na swoich zasadach. Bez względu na wszystko, jakie w twoim życiu są dzisiaj okoliczności, co widzą twoje oczy, możesz zmienić perspektywę widzenia. Możesz zmienić perspektywę patrzenia. Wszystko tak naprawdę, kochani, zależy od nas. Naprawdę. Wielki ewangelista, który odszedł już do Boga, którego często cytujemy i jesteśmy, że tak powiem, szczęśliwi, kiedy oglądamy jego wielkie ewangelizacje, który zewangelizował większość Afryki, powiedział, że Bóg jest w stanie cię wyprowadzić z największego dołu, ale nigdy nie podniesie cię z twojego własnego fotela. Bóg wyprowadzi cię z największego dołu, tak? Ale nigdy nie podniesie cię z własnego fotela. Bóg dał ci wszystko, ale On nie zmusi ciebie do tego, żebyś zdecydował się zwrócić w Jego kierunku i mieć z Nim właściwą relację. Troska, niepewność i zmartwienie zatruwają życie wierzących ludzi, a dla nieszczęśliwego wszystkie dni są złe. Spójrz teraz na swój dzień. Jak wygląda każdy twój dzień? O czym najwięcej myślisz? Nie miałam dzieci, nie miałam zmartwień. Mam dzieci, mam pełno kłopotów. Nie miałam męża, nie miałam zmartwień. Mam męża, mam masę kłopotów. Nie miałam pracy, trochę się martwiłam. Mam robotę, martwię się bardzo. Nie miałam teściowej, miałam luz. Mam teściową, ale mam teraz kibel. Rozumiecie? Jest masa rzeczy, masa okoliczności, masa wydarzeń, o które się można cały czas martwić. Jeśli nas ogląda Michał Korgol, to się serdecznie pozdrawiam. Michał, dzisiaj z Witką nie są z nami na nabożeństwie z uwagi na to, że ich nie wypuścili z Sarajewa. Nie mogli, jak gdyby rok został odwołany, ale fajnie Michał wczoraj powiedział. Ja pisaliśmy sobie na Messengerze. Ja byłam ciekawa, co on napisze, że ja mówię, dobrze, że nie głosisz dzisiaj, bo byśmy się zbierali z kazaniem. On się w ogóle nie zmartwił tym, że nie przyjęcieli. Wiecie, co mi napisał? To są rzeczy wpisane w życie misjonarza. Nie ma go na nabożeństwie. A gdyby głosił, to byśmy się z nim połączyli. Różne sytuacje będą w naszym życiu. Najprzeróżniejsze. Ale chodzi o to, że Kościół nie może chodzić w trosce. Nie może chodzić w zmartwieniu. I nie może chodzić w niepewności. I żeby nie chodzić w tych trzech rzeczach, trzeba mieć relację intymną z Bogiem. Możemy potem nadbudowywać to, wiecie, i tak dalej, ale wszystko jak gdyby jest od tego źródła. Musi być intymna relacja z Duchem Świętym. Po prostu. Kiedy masz realne spotkanie z Jezusem, nie ma takiej opcji, abyś nie zaczął uwalniać dziecinnej wiary, czyli zaufania w to, co w ogóle On powiedział. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji. Kiedy ja miałam tą chorobę i szłam z tą musztardą do tej wanny, Artur w ogóle patrzył, a ja w ogóle kupiłam słoik sarebskiej musztardy. Ciało miałam poranione, w ogóle obawiałam się na początku, że będzie mnie szczypało, ale ja uwolniłam dziecinną wiarę, dziecinne zaufanie w to, że w ogóle ja go poznałam. On
spowodował, że ja nie poszłam siedzieć do więzienia. I ja mu życia swojego jeszcze nie oddałam. Ale powiedziałam, jeśli jesteś żywy, to ja nie mogę iść siedzieć do więzienia. Bo w moim domu został 4-letni syn. Dziecinna wiara, dziecinne zaufanie. On chce zaopatrywać Kościół, on chce do Kościoła mówić. Rozumiecie? Ale trzeba mieć z nim relację. Bez tej relacji, bez tej bliskości nie jesteśmy w stanie uwolnić w ogóle wiary w jakiekolwiek słowo. Rozumiecie? Jak chcesz przełamać troskę, jak ty nie wierzysz w to, że on na przykład powiedział, choćby matka i ojciec cię opuścili, ja cię nie opuszczę. Co to dla ciebie dzisiaj znaczy? Co to dzisiaj dla ciebie znaczy? Jeśli nie jesteś w stanie przerwać pewnych relacji, to nie uwalniasz słowa, nie uwalniasz wiary na przykład w to słowo. Masz zmartwienie, babka siedzi mi na łbie, matka siedzi mi na łbie, ciotka mi siedzi na łbie. W mojej rodzinie babcia, ona już nie żyje, ale babcia dosyć wysoko, że tak powiem, sobie usiadła. A może nie sama, tylko została tam posadzona, bo my wszyscy, czyli cała rodzina, dała tej babci taki autorytet, wiecie, babcia, nieważne co by mama, nieważne co by tata, co powie babcia. Ale co powie babcia? Ja pamiętam, jak zaczęłam się z Arturem spotykać, no i tak mówię, co ja powiem? No co ja powiem? Co ja w ogóle powiem? Skąd ja mówię, trzasnęłam w ogóle? Jeszcze siedział za morderstwo w ogóle. No co ja powiem? Matka wie, ojciec wie, ale jak ja powiem babci? No babci nie powiem. Jeszcze pamiętam, skończyłam 18 lat i babcia mi jakoś takim zdziepką dała i mówi, kup sobie pszczółkę od babci, dam się dalej złoty pierścionek. A już wtedy Artur mi się oświadczył, też chyba wziął pierścionek od mamy, ponieważ tato wyjeżdżał do Rusków, więc trochę tego złota było. I ja to matki musiałam oszukać, ponieważ te pieniądze, które ona mi dała, to mi absolutnie nie wystarczyły. Wiecie na co? Ja nie wiem, na co by tam wystarczyły. I ja w ogóle ten pierścionek zaręczynowy od Artura pokazałam tej babciu, to jest ten pierścionek. Rozumiecie? Jak przełamać w ogóle troskę, jak przełamać zmartwienie, jak przełamać w ogóle różnego rodzaju rzeczy, powiedzmy z rodziną, tak? Kiedy nie uwalniamy na przykład wiary w to, że choćby cię matka i ojciec opuścili, ja będę z tobą. Czy wierzysz w to, że on jest w stanie zabezpieczyć twoje emocje? Wychodzę z tej relacji z babcią. Wychodzę z tej relacji z tą ciocią. Nie mam mnie tam. I uwalniam wiarę w osobowego Boga, że on tak jest w stanie zabezpieczyć moje emocje, wyznając to słowo i uwielbiając go tym słowem, że choćby matka i ojciec mnie opuścili, choćby mnie babka opuściła, dodawaj sobie, choćby mnie ciotka opuściła, choćby mnie przeklęli wszyscy sąsiedzi, mój Bóg mnie nie opuści. Mój Bóg mnie nie opuści. I tak się tworzy relacja. Tak się relacja, kochani, tworzy. Relacja się nie tworzy od tego, że się wyznaje pewne rzeczy, a nawet się ich nie rozumie. Tak sobie ostatnio pomyślałam o Bogu. W ogóle On chce być słyszalny, ale też chce być zrozumiany chyba. My też chcemy być słyszalni i chcemy być zrozumiani. Wiecie, bo to często jest śmieszne, tak jest. W ogóle postawcie się w sytuacji Boga. Jeśli ktoś nie ma z nim relacji i w ogóle staje i robi wyznanie wiary. Wiecie, co to jest? No kicha. No kicha taka, że w ogóle szok. Nie znasz kogoś, ale w ogóle wiesz, ufam ci. Basia, to jest twoja siostra. Ja nie znam siostry Basi. Przecież ja nie mogę w ogóle teraz powiedzieć, słuchaj. Ale ja ci ufam w ogóle. Wiesz, co chodzi? Nie znam człowieka. Religia jest okropna. Śmierdząca i okropna. I trzeba rozpoznać pewnego rodzaju aspekty religijne w swoim życiu. Brak umiejętności, przełamania troski, zmartwienia i niepewności bierze się z braku intymnej relacji z Bogiem. Nie trzeba tego w ogóle, nie wiadomo jak nazywać. Rozumiecie, o co chodzi? Czemu coś nie działa? A czemu u mnie działa? A czemu u innych działa?
Czemu działa prosta wiara? Czemu działa proste zaufanie? Nasza suka ma takie proste potrzeby. Zjeść, wybiegać się i wtedy ładnie się załatwi. Zje, wybiega, jaka jest wdzięczna. Słuchajcie, jaka ona jest wdzięczna. Teraz byliśmy raz, byliśmy na takiej agroturystyce, na takiej wiosce i mieliśmy tam, generalnie to było nad morzem, ale troszkę do morza mieliśmy kilometr, więc pojechaliśmy sobie na plażę raz. Byliśmy zjawiskiem, widowiskiem, ponieważ ona pierwszy raz na plaży. Co ona tam w ogóle wyrabiała? Już nie było komfortu położenia się w ogóle na plaży i tak dalej, ponieważ suka kopała takie doły, że po prostu my byliśmy, że tak powiem, atrakcją w ogóle dla ludzi na tej plaży. Ale ona jest wdzięczna. Rozumiecie? Proste ma w ogóle potrzeby. I człowiek też ma proste potrzeby. Umiejętność przełamywania troski i zmartwień w ogóle w swoim życiu uwolni ciebie, spowoduje to, że każdy twój dzień będzie mniej nieszczęśliwy, ale będzie szczęśliwy. Ale będzie szczęśliwy. Często szukamy powodu, czemu tak jest, bo się martwisz. Bo się martwisz. Kiedy prowadziliśmy pierwszy kościół, wydawało mi się, że w sposób bardzo dobry, skuteczny składam moje troski na Pana. Ale okazało się, że tak się troszczyłem, że się pochorowałem. Pochorowałem się, miałem chorą tarczycę i zrobiłem sobie badania. I okazało się, że moja przysadka mózgowa produkowała tak bardzo dużo prolaktyny, że osoba, która mi robiła te badania, mówi do mnie tak: czy ktoś Pani umarł? Ja mówię: jestem pastorem kościoła. No nie, nie. Na pewno? Ktoś bliski Pani umarł? Nie. Ma Pani taką prolaktynę, jakby ktoś bliski Pani umarł. Ja mówię: o Boże, mówię: Boże, to co to znaczy? Ja Ci powiem, co to znaczy. Kiedy masz bliską relację z Bogiem, nie jesteś przekłamany sam w sobie i chcesz usłyszeć informację taką, jaką Bóg do ciebie mówi. Wiecie, o co chodzi? Jak kradniesz, to kraść przestań. Jak się martwisz, to nie nazywaj tego inaczej. Bo Bóg do ciebie mówi: martwisz się, dlatego jesteś chory. Troszczysz się, dlatego jesteś chory. 50 lat wyznajesz, że jesteś zdrowy i 50 lat bierzesz lekarstwa. Ale ty mówisz, że ty jesteś wierzący. Główna prawda, nie jesteś wierzący. Nie wierzysz w tym temacie Bogu. I gdzieś na dnie swojej duszy troszczysz się i martwisz się. I Bóg do mnie mówi: ty się troszczysz, ty się martwisz, ty się boisz o tych ludzi. Ty się boisz o tych ludzi. Ty składasz to na mnie, po czym bierzesz to z powrotem i znów maszerujesz tym. Ja mówię: o, chyba nie tak, Panie. Nie, no tak. Tak to wygląda. Składasz to przed moim tronem, po czym zabierasz to z powrotem. Miałaś to w ogóle zostawić, po co żeś to brała z powrotem. Z powrotem bierzesz ten plecak. Rozumiecie? I tak jest na pewnych etapach życia, ale żeby tak nie robić, należy się w pewnych postawach trenować. Należy się w pewnych postawach trenować. Nie ma takiej osoby, która na początku swojej drogi z Bogiem nie martwi się, nie troszczy się i nie jest pewna różnych rzeczy. Rozumiecie? Nie ma takich ludzi. Najwięksi przebudzeniowcy, rozumiecie? Przebudzenie robili, wiecie czym? Obdarowaniem Bożym. Nie swoją własną siłą. Obdarowaniem Bożym. A w swoim życiu zmagali się z różnymi rzeczami. Bo troszkę jest coś takiego, że ludzie myślą, ci wielcy ludzie nie przechodzą pewnych trudnych sytuacji. Przechodzą. Przechodzą. Do nas wszystkich przychodzą różnego rodzaju okoliczności. I te okoliczności próbują nas zdominować. Diabeł chce nas zdominować troską i zmartwieniem. I każdy tak ma. Pytanie, co my z tym będziemy robić? Czy my się z tym będziemy utożsamiać i będziemy mówili: aha, troska jest moja, zmartwienie jest moje. I wtedy biorę to jako bagaż. Troska nie jest moja, ponieważ Bóg nie poczęstował mnie troską. On mnie poczęstował pokojem, a nie troską. Więc trzeba przyjąć, i dalej zaraz będę o tym mówiła, gdzie należy przekierowywać swoje oczy, żeby się nie zamartwiać i żeby się nie troszczyć.
Brak też osobistej relacji z Bogiem powoduje to, że jeśli jesteś na etapie, że tak powiem, idziesz do swojego na przykład lidera i on ci w różnych rzeczach w ogóle pomaga, musisz też wiedzieć, że musisz w niego uwierzyć. Musisz uwolnić w jego wiarę. Tak jak uwalniasz wiarę w Jezusa, tak jak uwolniłeś wiarę w Jezusa, tak musisz uwolnić wiarę w swojego lidera, który na danym odcinku twojego życia będzie ci pomagał. Rozumiecie? Bez uwolnienia wiary w Bożego Posłańca, Boży Posłaniec nie może rozwinąć swojego potencjału w twoim życiu. I to jest takie dla mnie złożone, bo tak jak ludzie w kit przyjmują Jezusa i jeszcze mają tam innych. Rozumiecie? I tak potem jest też w Kościele, że niby przychodzą do tego swojego lidera, jakkolwiek to tam zwał, poprowadź mnie i pomóż mi, ale to jest na tej zasadzie, ale jak nie wyjdzie, to ja mam jeszcze jedną alternatywę. Tak jak Bóg jest jedyną osobą, tak samo w danym momencie twojego życia, jeśli masz tego lidera, który ci pomaga, musisz uwolnić w niego wiarę i odciąć wszystkie inne alternatywy. Rozumiecie? Kościół jest pełen alternatyw, innych rozwiązań. Dlatego Jezus w wielu przypadkach nie jest uwielbiony. Wiecie? Ponieważ Kościół nie czerpie w ogóle z Jezusa. Czemu w Afryce ludzie dają się w ogóle uzdrawiać i są uzdrawiani? Bo oni tam nic innego nie mają. Nic nie mają innego. Kiedy Artur siedział w więzieniu i pamiętam, jak ja mu zawoziłam zakupy lub robiła mnie w kantynie. Mleko w proszku. Płatki owsiane. Fajnie tam w ogóle powrócić sobie myślami do tego rodzaju miejsc. Jak na przykład mówił, że jaka szanowana jest igła w więzieniu. No, nie ma igły w więzieniu. Skąd wziąć igłę? Jak jest igła, to trzeba ją szanować. Bo w tamtym czasie, w jakim on jeszcze siedział, nie było takiej alternatywy, że można było słać, wiecie, paczki, wysyłać jakieś tam pieniądze na konto, tak jak jest do dzisiaj i tak dalej. Rozumiecie? Dzisiaj jest wszystkiego bardzo dużo. I z uwagi na to, że jest wszystkiego bardzo, bardzo dużo, tak? To ludzie nie szanują pewnych podstawowych w ogóle rzeczy, które są w stanie wyprowadzić ich życie z jakimś, powiedzmy, domu, zakładem. Jaki masz dzisiaj stosunek? Jak dzisiaj uważasz? Jaką masz relację z Bogiem? Spójrz na swoje życie. Nie kaznodzieja przekonuje o pewnych rzeczach. Wiecie, to Duch Święty przekonuje, a z nim trzeba się zgodzić. Samemu przed sobą, tak w ogóle, taki rachunek sumienia sobie zrobić. Kurczę, jak mam naprawdę? Czy naprawdę jestem w tym miejscu, w którym tak w ogóle mówię, że jestem? Czy ja tak w ogóle sobie naprawdę fajnie radzę? Czy ja naprawdę panuję w moim życiu? Czy w ogóle przekłamuję różnego rodzaju rzeczy? Przekrzykuję. Zacia nasza miała dużą alergię praktycznie na wszystko. I to był też początek mojego chodzenia z Bogiem. I pamiętam, że Artur miał głosić na takim dużym festiwalu w Krakowie. Ja zostałam z nią w domu. Pomodliliśmy się i okazało się też, że ma trzeci migdał. Ten migdał był siedliskiem bakterii. I to było takim dla mnie realnym zmartwieniem. Ci, co macie dzieci, wiecie, że o siebie jest wierzyć łatwo, o dzieciaki troszkę inaczej, nie? No bo wiesz, ty wiesz, ile jesteś w stanie przetrwać, tak? Ile jesteś w stanie wytrzymać. Na dzieciaka, widzisz, jest troszkę już inaczej, nie? A Sara miała bezdechy nocne. Ona nie kasłała normalnie, tylko ona miała nocne bezdechy. Artur w nocy sobie nakładał poduszkę na głowę. Wierzył, realnie wierzył. A dla mnie to było zmartwieniem. Troszczyłem się. Bałam się, że Sara się udusi. Mówię, załatwi nas diabeł. Tam się zakończy. I Artur pojechał na ten festiwal, a ja wziąłem pieniądze.
pojechałam do kilku dni, zdecydowałam, że usunę jej ten trzeci liter. I po tym zabiegu przyszedł do mnie lekarz, kazał mi w ogóle opuścić salę, mówi, że wszystko tam poszło dobrze i tak dalej. Ja wiem, że nie bardzo, bo ja to mam zapłacone i w ogóle mam informację, że mogę zostać do 19, więc ja chcę maksymalnie wykorzystać czas, tyle ile zapłaciłam. I on do mnie mówi, czy był lekarz prowadzący i powiedział, co się wydarzyło. Ja mówię, że nie. I lekarz potem prowadzący do mnie przyszedł i powiedział, że usunęli całkowicie suchy migdał. I teraz zobaczcie. Wiecie, że ja tego w ogóle nie poczytuję sobie jako błąd. Ja w ogóle cieszę się, że ja tam pojechałam. Bo zaraz wam powiem, jak ja od tego miejsca odskoczyłam. Mogłam tak naprawdę coś przekłamać i zakrzykiwać w ogóle rzeczywistość, tak? Mogłam o czymś martwić, ale się martwiłam. Martwiłam się i się bałam. Martwiłam się i się bałam. Troszczyłam się. Artur pojechał głosić, a ja się bałam. Ale ta sytuacja, bo my się też modliliśmy o tego migdała i my żeśmy go przekleli. Więc jak ten lekarz potem mówi, że on jest suchy, ja mówię, wow, czyli on został przeklęty, został wstrzymany jego rozwój i on usechł. I moja wiara w tym momencie tak wzrosła, że za niespełna 3 tygodnie przywieźliśmy do domu kota. Kota. A Sara brała sterydy. W ogóle już byliśmy 70 kilometrów od tego miejsca, z którego kota mieliśmy zabrać, ja do Artura, wracamy się do tego kota. Artur mówił, wow, w twoim przypadku to jest Bóg. Jak się zawracamy 70 kilometrów po kota, w twoim przypadku to jest Bóg. I przywieźliśmy do domu kota. Kot był z nami przez 9 lat. Sara nie bierze żadnych sterydów. Nie udusiła się. Rozumiecie? Miała tam jakieś w ogóle różnego rodzaju symptomy, ale to, co widziały moje oczy, suchy migdał, rozumiecie, spowodował to, że moja wiara w tamtym momencie podskoczyła dużo, dużo, dużo wyżej, odbiła się od tak zwanej mojej porażki i spowodowała to, że ja uwierzyłam w Bogu. Często lepiej się przyznać samemu przed sobą. Martwię się. Martwię się o wszystko. Martwię się o służbę, martwię się o ludzi, martwię się o to, kto o mnie co mówi, martwię się tym, jak wyglądam, martwię się tym, jak wypadnę. W ogóle się martwię. Mam na imię Martwia. Kiedyś na stare powiedzieliśmy Marfa. Jeśli się martwisz, to w ogóle powiedz to sam przed sobą. Wiecie, to w ogóle nie chodzi o to, żeby... Ostatnio słucham do takiego pastora i on mówi, no Kościół jest po prostu fenomenalny w tym, że się wchodzi tutaj i każdy zakłada jakąś maskę. To już się stało czymś takim normalnym, wiecie, nie? Pyk, macha, pyk. Ja mu się hallelujah, wschodzi, wiesz, wczoraj ratowałem, dzisiaj jestem tam, wiesz, James Bond. A w środku co jest? Kiła i mogiła. Piszęca. Lepiej jest się przyznać, że się martwisz. Rozumiecie? I twarzą w twarz nazwać tego Goliata. Zmartwieni, troska. Tak cię załatwię, gnojku. Już nie z komórki. Załatwię cię zupełnie inaczej. Wezmę teraz Słowo Boże. Adekwatne do danego zmartwienia i troski. I będę wyznawał, otoczę wiarą i będę szedł i będę szła i nie będę pytała człowieka, bo jak pytam człowieka, to znaczy, że jestem co? Niepewna. Niepewna. Jak pytam człowieka, to znaczy, że jestem niepewna. Kiedy nasz syn... Chcę wam to powiedzieć, bo opowiadam wam te rzeczy, żebyście wiedzieli, że zmartwienia przychodzą do każdego człowieka. Kiedy nasz syn miał 17 lat, schudł, chodził na siłownię, zrobił się taki fajny kogut, ważył sobie jedzenie, był w stanie odgryźć ucho za zabraną jedną rodzynkę z płatka z płatków. No ale my wiedzieliśmy, że owa niewiasta nie może być naszą synową.
Nie do końca wiedzieliśmy, czy tam jest, co to jest w ogóle za relacja i tak dalej. Było to poczarowane. I my żeśmy to przekleli. Przekleliśmy to tak dobrze i tak skutecznie, na parę lat zamknęliśmy w jego życiu relacje damsko-męskie. I teraz posłuchajcie, czy do mnie przychodziła troska? Tak. Oczywiście, bo w ogóle kiedyś mieliśmy taką, Artur miał taką wizję Wiktora w takim liturgicznym w ogóle stroju. Generalnie wiemy, że chłopak przyjdzie do Boga. Ale ja wewnątrz siebie rozważałam pewne rzeczy. Po stronie mojej matki są starzy kawalerzy. Jest Jurek samotny, Tarek samotny. Aha, mówię, tutaj nie pojednał się z Bogiem. On już decyduje. Tutaj, gdzie możemy go ochronić, to go ochronimy. Cholera, mówię, jakby ze starym kawalerem. I wiecie, ja w ogóle mam fajną relację z Wiktorem, taką fajną, śmieszną. I często pytałam go, mówię, synu, tam u ciebie wszystko jest, mówię, w porządku, tutaj ci się łączy, a ci się na mnie patrzy. Mamo, spokój się, ja mówię, ja muszę wiedzieć, czy tam u ciebie jest wszystko w porządku. Wszystko jest w porządku, daj mi spokój. Posłuchajcie, Wiktor ma, miał 17 lat, przekleliśmy ten związek. Skutecznie, bardzo szybko rozpadł się. Oczywiście on miał też do nas żal i tak dalej. To wy to zrobiliście w ogóle. To wy mi to po prostu zabraliście tą dziewczynę. I posłuchajcie, on teraz ma 23 lata i od niespełna miesiąca czasu jest w relacji z kobietą. Czy ja swoim zamartwianiem mogłam coś zmienić? Nie. Mogłam pogorszyć w ogóle swój stan, tak? I uwalniać niewłaściwe w ogóle rzeczy do życia Wiktora. Kiedy przychodzi do ciebie zmartwienie, kiedy przychodzi do ciebie troska, kiedy przychodzi do ciebie niepewność, musisz tak naprawdę zwrócić swój wzrok na przyszłość. I zacząć patrzeć i mówić do siebie tak, jakbyś chciał, abyś miał. Wiecie, dla mnie, jako dla mamy, to jest bardzo coś ujmującego, kiedy mój syn powiedział do mnie, chcę mieć taką żonę jak ty. To są piękne słowa dla matki. Chcę mieć taką żonę jak ty. Jutro przyjdzie do ciebie zmartwienie. Pojutrze będzie pukało do ciebie zmartwienie. Pojutrze będzie pukało do ciebie zmartwienie. Musisz, z uwagi na to, że masz intymną relację z Duchem Świętym, złapać umiejętność oglądania siebie takiego, jak chcesz, żeby w twoim życiu było. Ty mi jesteś zdrowy. Ostatnio usługiwałam takiej kobiecie i wydarzyła się u niej jakaś niekoniecznie fajna rzecz. Siedziałyśmy sobie i rozmawiałyśmy i ona, taka stłamszona, przybita, mówi, wiesz, bo teraz będę miała tak, będę musiała tutaj płacić, to pociągnie ze sobą takie i takie konsekwencje. Ja wiem, ale już tak zdecydowałaś. No nie, zaraz, co jest? To jest nieistotne, co jest. Jest nieistotne, co widzimy. A jak byś chciała? No chciałabym tutaj nie zapłacić, chciałabym w ogóle, żeby to było w ten sposób, żeby to właśnie ten człowiek się do mnie odezwał. Ja bym ty, to chodź się pomodlimy. I coś wam powiem, to jest często tak proste i tak banalne, że chrześcijanie od tego uciekają. Tak proste i tak banalne, że łatwo jest od tego uciec. Rozumiecie? Ja mówię, choć pomodlimy się tak, jakbyś chciała. Pomodliłyśmy się, nie minęło 24 godziny. Zadzwoniła do mnie i mówi, Agata, wszystko jest tak, jak ustanowiłyśmy w modlitwie. Ja mówię, widzisz? Zobacz. To jest to, o czym teraz mówimy. Na przykład o temacie modlitwy, tak?
proste działanie, proste dotykanie Pana. Proste dotykanie Pana. Kupiliśmy nową pralkę. Kiedyś przez lata mieliśmy takiego starucha. Artur w ogóle już mówił. Ja w ogóle wiem, ja nie chcę już tej pralki. Ja ją ciągle aktywuję do życia. Wiecie, w ogóle ona już jest w pewnych miejscach w ogóle zardzewiała, ja już jej nie chcę. Zmieniliśmy pralkę. Pochodziła trochę, teraz mamy następną. Ale coś zaszalała. Nie mogłam jej uruchomić. I zobaczcie, chcę wam pokazać, jak to w ogóle działa. Ile człowiek często kluczy, zanim dojdzie do tego prostego rozwiązania. Mi też to się zdarza. Instrukcja obsługi wzięłam. Muszę przeczytać, co to jest za błąd. Dobra, jakiś tam błąd. Już szukam w telefonie faceta, który przyjdzie w ogóle i naprawi mi tą pralkę. I w ogóle w pewnym momencie nagle, o, olśnienie. Połóż pasury na tą pralkę. I nakaż jej działać. Natychmiast zadziałała. Bóg się nigdy nie zmienił. Nigdy się nie zmienił. Jakakolwiek jest sytuacja w twoim życiu, chodzi o to, czy my jesteśmy w stanie wziąć od Niego proste rozwiązanie. Często szukamy trudnych rozwiązań, wiecie, kluczymy w swoich głowach, chodzimy do ludzi. A co o tym myślisz? Czy powinnam kupić traktor? Nie wiem, masz pole? Nie. Na co ci traktor? Nie wiem, może coś tam będę kosić. Coś wchodzi? Nie wiem, ja też nie wiem. Jak Cię Duch Święty prowadzi w temacie kupienia traktora, to kup. Zmartwienie w naszym życiu pojawia się przez nasze myśli. Inaczej się nie pojawia. Każdego dnia wokół Twojej głowy krąży masa różnych myśli, ale to Ty decydujesz i ja, które myśli będziemy rozważać. Wiecie, że uczniostwo jest jedną z trudniejszych rzeczy. Bardzo łatwo w swoim chrześcijańskim życiu w ogóle wpaść w taką, w takie coś, że takie właśnie od niedzieli do niedzieli, pomodlą się o mnie w ogóle i tak dalej. Tylko jak gdyby dla mnie to jest to pytanie, czy ja znam tego Boga? Czy ja znam takiego Boga, o jakim ja potem mówię? Bo często mówimy, cień apostołów uzdrawiał, ale oni w ogóle z Bogiem chodzili, wiecie co chodzi? Oni znali swojego Boga, oni nim pachnieli. Oni znali swojego Boga, oni mieli z nim relacje. Kiedy w ogóle człowiek staje i mówi na imię Jezus, musi się usunąć każdy diabeł. To znaczy, że on ma tego pewność, on ma takie doświadczenie. To znaczy, że on w ogóle przegania diabła w imieniu Jezusa. Kiedy on z wiarą modli się w ogóle o człowieka, rozumiecie, człowiek siedzi na wózku, on nie odpuści go, aż człowiek zacznie chodzić w ogóle na własnych nogach. Czemu? Bo on wierzy swojemu Bogu. On nie posadzi go z powrotem na wózek. Bo on zna swojego Boga. On ma doświadczenie w tym temacie. Kościół odpuszcza, staje się bierny. Przychodzi troska, przychodzi zmartwienie, przychodzi niepewność. O, to takie moje, to takie naturalne, wiesz. Kiedyś to było z Panem, kiedyś to było, teraz jakiś taki słaby jestem. Jeśli jesteś słaby, to nie jest to dla Boga problem. Ponieważ On powiedział, że wybrał to, co słabe i to, co głupie w oczach tego świata, aby zawstydzić to, co jest mądre. Kiedy jesteś słaby i uważasz, że nie masz takiej mocy, aby przeciwstawić się zmartwieniu, trosce, to dla Boga to nie jest problem. Zobaczcie, jakie są Jego porównania. I Jego porównania są zupełnie inne niż nasze. Rozumiecie? Kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny w Nim. Nie mam siły, nie mam mocy, aby przeciwstawić się zmartwieniu. Masz! 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 Po ludzku jesteśmy w stanie przejść bardzo dużo rzeczy. Ostatnio tam przeczytałam sobie taką informację, że kobieta podczas porodu przechodzi tyle jednostek bólu, tak jakby w jednym momencie złamać, nie wiem, chyba ze 24 kości. Człowiek ma w sobie potężny potencjał bez Boga, a z Bogiem? A z Bogiem? A z Bogiem? Diabeł cały czas pracuje nad tym, abyśmy byli pożałowani godnymi chrześcijanami. Rozumiecie? Aby Kościół był nieefektywny, nieskuteczny i chciał modlić się o ludzi, samemu tego nie prezentując. Wiesz, człowiek chodzi obciążony w troskach, ale choć pomodlę się o ciebie. Ale ja nie chcę, bo ty masz podobnie. Rozumiecie? Najpierw Kościół
musi zacząć prezentować życie Jezusa. A to się inaczej nie bierze, jak poprzez modlitwę i intymną relację z Duchem Świętym. Kiedy masz natarczywe myśli, kiedy każdego dnia napiera na ciebie szara, tak zwana rzeczywistość, jesteś przepełniony troską i zmartwieniem, nie bądź bierny. Zobaczcie, że w ogóle to jest to, co powiedziałem ci na uwielbieniu. Ja nie znam takiego Boga, który, kiedy ja na przykład przychodzę do Niego z jakimkolwiek w ogóle tematem, to On w ogóle mnie lula. Mnie lula. On zapala moje ręce do walki. On mnie aktywuje do działania. Masz problem z głową? Zmień myślenie. Chcesz być uzdrowiony? Uwolnij wiarę, albo uwolnij wiarę w człowieka, który cię może uzdrowić. Jesteś chory? Wejdź do sadzawki. Jestem niezbawiony? Idę do piekła? Oddaj swoje życie Jezusowi. To nie jest Bóg, który lula. To jest Bóg, który wsadził w ciebie ogromny potencjał. Samego siebie w tobie usadził. Rozumiesz? I w momencie w ogóle takim, kiedy przychodzi bierność, to ty musisz powstać. Bo On zapala i zagrzewa twoje ręce do boju. Czyli tak naprawdę On ci zadanie daje. Kiedy jest ci trudno, On cię nie ulula. Tylko da ci zadanie do wykonania. On ci zadanie daje do wykonania. Tylko nie chce się do tego podchodzić poważnie. Nie chce się poważnie podchodzić do tych zadań. Ja, słuchajcie, Kościół jest przepełniony takimi informacjami. Pan mi powiedział w zeszłą niedzielę, że mam zrobić to. Za tydzień już to mam. Ja wiem, kto to ci powiedział? Pan? Ten Pan, który zbawia? Ten Pan? Ten Jezus? On ci to powiedział w zeszłym tygodniu, a co to teraz? Jak to? Dzisiaj to już jest nieistotne? Nieważne? Zobaczcie. Lekko to jest lekkie. Pan mi powiedział, to jest leciutkie. Jak piórko. Nie uwalnia się w to grama wiary, tak? I tak naprawdę w ogóle to jest nieistotne. Pan mi powiedział. Tak jak mówiłam, gdy się umawiam z kimś na obiad, to w ogóle nie potrzebuję, żeby ten człowiek do mnie w przeciągu 24 godzin, które nas dzielą od tego obiadu, cały czas mi potwierdzał. Będę, Agata, jadę, ruszam, Agata, już tankuję, będę, zakładam spodnie pod kolanówki, majtki, będę, Agata, będę! Idzie oszaleć. Rozumiecie? A często wierzący tak się zachowują. Biorę od Pana jakieś słowo, tak? A Pan się potem nie odzywa. Ale czego Pan się ma powiedzieć? Pan powiedział. Pan ci powiedział, co masz zrobić w temacie troski. Zmień w ogóle swoje patrzenie. Spójrz w siebie. Biblia nie jest czarną księgą. Biblia jest księgą opisującą o tym, co cię czeka w przyszłości. Weź cokolwiek. Złap to słowo. Przełam troskę. Przełam zmartwienie. Przełam niepewność. Bo Pan mi powiedział. Ja go w ogóle uczczę moją wiarą w to słowo. Ale nie będę tam pytał, Panie, jesteś tam? Panie, no! Bo powiedz coś tam. Weź mnie tam przód. Tak często wygląda relacja. To jest śmieszne, bo to fajnie w ogóle tak... Właśnie o! I idę z nim na obiad i będę go maltretowała teraz. Jesteś, idziesz, będziesz, umyłeś się, masz kasę, zapłacisz. Artur, jesteś! Normalna relacja to zaufanie. Zaufanie. Troska pozwala tobie i mi dostrzec problem, ale nie daje rozwiązania. Nie mówię o tym, żeby się nie zatrzymać,
przy pewnym zmartwieniu, mówi, żeby nie rozłożyć go na części pierwsze, ale tylko i wyłącznie pod takim warunkiem, że my znajdziemy rozwiązanie. Tylko i wyłącznie. Tknie przy jakimś problemie dłużej, rozkładam go na części pierwsze, tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać rozwiązanie. I nie ma takiej opcji, że chodzisz z Bogiem, przynosisz mu pewien temat, a on ci nie daje rozwiązania. Tylko często jego rozwiązanie nam się nie podoba. Bo jest proste. Często zaboli wdrożenie jego rozwiązania do życia. Rozumiecie? Często zaboli. Ludzie martwią się. Oni o mnie źle mówią. Co ci to obchodzi? Wiesz, jak o mnie źle mówią? Słuchajcie, w ogóle na mnie powiedzieli już wszystkie w ogóle epitety. Niektórych słów nawet nie znam znaczenia. Nie zamierzam ich sprawdzać. Nie martw się, kto co o tobie myśli. Dopóki jest to, co się nazywa dzisiaj, zawsze ktoś będzie o tobie źle myślał. Zawsze cię ktoś obgada. Jeden cię zaakceptuje, drugi cię nie zaakceptuje. Jakie to ma znaczenie? Ważne, że Bóg powiedział o tobie, jesteś niezwykła. A jak ktoś myśli, że nie jesteś niezwykły, to jest to problem między nim a Bogiem. Zostaw to. Nie martw się tym. Mamy jedno życie. I szkoda jest czasu, żeby się zamartwiać. Skupiamy się na jakiejś rzeczy tylko i wyłącznie po to, żeby uzyskać rozwiązanie. Nie na dłużej. I posłuchajcie, nie ma takiej opcji, że w relacji intymnej z Bogiem nie słyszycie rozwiązania. Tylko trzeba się troszkę wysilić, żeby zapytać. I uwolnić wiarę, że ten głos, który do mnie powiedział, to jest ten właściwy. Spróbuj, zaryzykuj. A zobaczysz, jak odskoczysz w ogóle z takiej, że tak powiem, z takiego domu. Spróbuj. Zobacz. Często, zamiast rozważać nie wiadomo jakie prawdy, których nie rozumiesz i one się jeszcze nijak mają do twojego życia, dobrze jest powtarzać sobie, Bóg żyje we mnie. Bóg żyje we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Bóg żyje we mnie. On jest ze mną dzisiaj. Dzisiaj idę z Nim po pracę, dzisiaj idę ewangelizować, dzisiaj z Nim rozwiązuję ten problem. Nie dotykam rzeczy nie wiadomo jakich. Dzisiaj. Bóg jest Bogiem dzisiaj. Ja jestem dzisiaj. Dzisiaj masz wystarczająco łaski, mocy do tego, żeby przezwyciężyć ten problem. Ale wiecie, często my nie chcemy. My często przychodzimy i w ogóle mówimy coś do Boga, a tak naprawdę my nie chcemy tego rozwiązania. Bo On daje rozwiązanie. Tylko pytanie, na ile ty chcesz to rozwiązanie. Czy chcesz, czy tylko chcesz, że tak powiem, jakąś dziurę zalepić i coś do niego powiedzieć. To takie jest nieprzyjemne w relacji, nie? To tak jak z drugim w ogóle człowiekiem, nie? Nie zamierzam się na przykład, nie wiem, z kimś spotkać, ale mu tam powiem, wiesz, dzisiaj o 17. Czego się chodzi o 17, a ciebie nie ma. I często tak wyglądają modlitwy. Boże, w ogóle daj mi rozwiązanie. On ci daje rozwiązanie. Prosta informacja. Takie jest rozwiązanie. Gdyby pastor mi powie na pewno coś lepszego. Na pewno ci coś powie. List do Filipian 4,13. Bardzo często cytowany werset. Nawet go śpiewamy tutaj. Wszystko mogę w tym, który umacnia mnie. W Chrystusie Jezusie. Wszystko mogę w tym, który umacnia mnie. Mogę się nie troszczyć o nic. Mogę zmienić myślenie i myśleć w sposób określony. Lub mogę naśladować jakiś wzorzec. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Możemy przezwyciężać pewne troski, niepewności, zmartwienia, jeśli tylko naprawdę chcemy.
jeśli naprawdę chcemy. Wiecie, że wielu ludzi zaakceptowało swój stan, zaakceptowało swój sposób życia. Już tak musi być. Już tak mam. To się już nie zmieni. To jest nieprawda. Nie zmienia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy akceptujemy diabła w swoim życiu i zaczynamy go tłumaczyć. Wiesz, on mnie tak zaatakował, nieważne jak cię zaatakował. Nieważne jaki teren ci odebrał. Nieważne jaki teren ty mu dałeś, bo to trzeba jemu dać. Zdecydować, że ja mu daję. Nieważne. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie akceptuję w swoim życiu troski i zmartwienia. Ponieważ będę miał i miała każdego dnia nieszczęśliwy dzień. A kiedy będę miała każdego dnia nieszczęśliwy dzień, to jacy będziemy, powiem wam, jacy będziemy. Będziemy sfrustrowani, tak? Zgorzkniali. Wskutek tego staniemy się cykliczni i będziemy wszystko podważać. Wszystko będzie B. To jest niedobre, to jest niedobre, bo tak jest w środku. Jak tam jest brzydko, to i się brzydko mówi. Jak się brzydko mówi, to się brzydko ma. Masz moc do tego, aby przełamać wszelkiego rodzaju zmartwienie i troskę w swoim życiu. Czarne chmury były nad naszym życiem. Naprawdę. Mieliśmy w świecie w ogóle przegrana, w ogóle wszystko przegrane. Rozumiecie? Przychodzimy do Boga. Oddajemy Mu swoje życie. Wypełnia nas Świętym Duchem. I wszystko się zmienia. Niebo się na zewnątrz zmieniło. Tam się musiało zmienić. Tam się musiało zmienić. Musieliśmy uwolnić dziecinną wiarę w proste prawdy Boże. W proste prawdy Boże. Kiedy stawałam przed sądem i miałam nieprzychylnego prokuratora i prokurator domagał się, że pójdę siedzieć do więzienia, to ja nawet miałam taki epizod w swoim życiu, że mówię: Jezu kochany, jeśli w ogóle ja mam mieć podobne życie do mojego męża, by on siedział w kiciu, może i ja muszę siedzieć. No wie, dobrze. Ale w ogóle Artur mówił: to jest niemożliwe, żebyś poszła siedzieć do więzienia. Zwariowałaś, babu. Gdzie będziesz siedzieć do więzienia? Modlimy się o zmianę składu sędziowskiego. Tak? Modlimy się. Czy martwiłam się tym? Tak, trochę się martwiłam. Miałam prokurator, w ogóle prokurator był okropny i sędzia był okropny. Pomodliliśmy się, pani sędzia zaszła w ciąży. W ogóle natychmiast. I jest zmiana składu sędziowskiego. I dostaje takiego sędziego, który jest mi przychylny. Dostaje wyrok, ale dostaje wyrok w zawieszeniu. Mogłam płacić kosmiczne pieniądze, a nie zapłaciłam żadnych kosmicznych pieniędzy, jakieś tam w ogóle drobnostki. Nie akceptuj zmartwienia w ogóle w swoim życiu. Nie pozwól, aby troska i zmartwienie w ogóle spowodowały też to, że nie rozwijasz się też w służbie. Że w służbie się nie rozwijasz. Bo jak dasz się przygnieść trosce i zmartwieniu, to będzie ci bardzo trudno uwolnić wiarę w takie w ogóle proste rzeczy. W proste rzeczy. Pamiętam, jak Bóg powoływał mnie do głoszenia i ja miałam taki duży z tym problem. Mówię, ale jak ja to będę robiła? W ogóle mówię, i Duch Święty mi powiedział prostą informację. Zaufaj mi, że wtedy, kiedy będziesz wychodziła i będziesz otwierała swoje usta, będę mówił przez ciebie. Wtedy, kiedy będziesz wychodziła i będziesz otwierała swoje usta, będę mówił przez ciebie. Nie bój się nie patrzeć w notatki. W ogóle się tego nie bój. W ogóle się nie bój. Zobaczysz, jaka w tym jest w ogóle przestrzeń. Ile zmartwień odejdzie. Masz problem ze stratą twarzy? To idź w ogóle głoś Ewangelii. Jak masz problem ze stratą na przykład twarzy, idź głoś Ewangelii.
Boże rozwiązania są proste. Tylko że Kościół niekoniecznie chce przyjąć Boże rozwiązania. Kościół chce chodzić we własnych rozwiązaniach, tak? Czyli chcemy rządzić standard, tak? Ale nie chcemy zasiać w ogóle wiary w proste, elementarne prawdy Boże. W ogóle zobaczcie, skąd ten pomysł, że wszyscy mają nas lubić? Lub dobrze o nas myśleć? Źle o mnie myślą. Nawet co cię w ogóle, co cię to obchodzi? Ty o nim myśl dobrze. Co cię obchodzi, że ktoś cię... Ale mnie nie lubią, prawda, że mnie nie lubi. No to wiecie, to jest jego problem. To cię nie lubi. No ale bo ja jestem w tym kościele, tam nas wszyscy przeklinają. No, a coś wam przeczytam. Ewangelia Mateusza 5,11. Błogosławieni jesteście, gdy wam zło życzą i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Błogosławieni jesteście. Czy kiedy cię przeklinają, czujesz się błogosławiony? Nie, ale słowo mówi, że jesteś błogosławiony. Czy uwolnisz w to wiarę? Uwolnij w to wiarę. Nie bój się. Nie bój się. Jestem błogosławiona, kiedy mówią o mnie przydrożna śpiewaczka. Jestem błogosławiona, kiedy uwalniam proroctwo i mówią do mnie malwojowa. Jestem błogosławiona, kiedy porwałam Biblię i wylał się na mnie cały świat. Rozumiecie? Chrześcijański. O, Izabela. Izabela. Jestem błogosławiona. Czy czułam się jak błogosławiona? Nie, czułam się jak Jeremiasz. Czułam się jak Jeremiasz. Nie czułam się błogosławiona. Ale my nie w czuciu poruszamy się. Nie w czuciu się poruszamy. Zobaczcie, ile jest powodów do zmartwień. Przecież my w ogóle moglibyśmy się załamać jak stary dach. Wiecie? Moglibyśmy się załamać jak stary dach. Ludzie przypływają, odpływają. Przypływają, odpływają. W ogóle odpłyną na perkusista. No, odpłynął perkusista. Wczoraj żeśmy z Przemkiem śmiali się, jak mówi. Każdy odpływ i przypływ coś tam zostawi. A, toczy się już kolejny perkusista. Wciąga się jeszcze, wciąga się jak walec, ale już się wciąga. Moglibyśmy się załamać. To jest pytanie, czy pozwolimy, aby troska i zmartwienie nas przygniotły. Rozumiecie? Kamil, uśmiechnij się. Życie nie jest takie złe. Ani twoja, ani moja postawa nie zbuduje się sama. Musimy ją świadomie kształtować. Przepraszam, uśmiechać mi się chce. Ani twoja, ani moja postawa nie zbuduje się sama. Musimy ją świadomie kształtować. Rozumiecie? Nic się od tak po prostu nie wydarzy. Musimy wykazać z siebie odrobinę chęci i włożyć troszkę trudu w różnego rodzaju w ogóle rzeczy. Nie ma też czegoś takiego, że na zapas się nabiorę na zapas. Na cały rok powalę to zmartwienie i troskę. Nie ma tak, że na zapas. Jak na zapas? Każdego dnia. Ja jestem Bogiem dzisiaj. Bóg tak powiedział o sobie. Jestem Bogiem dzisiaj. Dziś masz między mną relację. Często wiecie, jak się jest przygniecionym różnymi rzeczami, naprawdę dobrze jest się wyspać, najeść, gdzieś sobie wyjechać i zmienić troszeczkę perspektywę. I popatrzeć na rzeczywistość, która nas otacza i zobaczyć tego wielkiego Boga. Jak byliśmy teraz tydzień na tym wyjeździe, stanęłam sobie na takim tarasiku i przyglądałam się przyrodzie. Wow. W ogóle jest burza, a drzewa stoją. Rozumiecie? A drzewa stoją. Kto to wszystko podtrzymuje? Bóg. Swoim słowem. Więc dlaczego miałabym w momencie zmartwienia, niepewności, troski, nie zaufać Jemu w słowo? Dlaczego? Czym to się różni? Czym się różni moja troska od tego, że na zewnątrz jest burza, a Bóg utrzymuje wszystko swoim słowem i stoi drzewa? Rozumiecie? Oglądamy Boga w stworzeniu. Niczym to się nie różni. Pytanie, na ile jesteśmy w stanie w ogóle
w tym takim skupieniu rozważać prawdy Boże. Nie w jakimś takim, wiecie, tam chaotycznym, wszystko wiem i w konsekwencji nie wiem nic. W kieszeni mam masę informacji, a nie potrafię nic rozwiązać. Na co mi to? Na co mi ta cała wiedza? Na co ta cała wiedza, jeśli nie potrafię zastosować jednej dziesiątej? Po co mi to? To lepiej wyznawaj. Bóg żyje we mnie. Bóg żyje we mnie. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Rozumiecie? Ewangelia Mateusza 6,25. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, a nie o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. I takie pytanie Jezusa. Czyż nie wiecie, że czy życie nie jest czymś większym niż pokarm, a ciało niż odzienie? I nie mówię tutaj o tym, żeby się nie martwić o swoje życie, czyli żeby nie pracować, porzucać dzieci, wiecie o co chodzi, nie myć się i tak dalej. Nie o tym mówię. To jest zupełnie inne pytanie. To jest kwestia w ogóle, uważam, tego, na czym my się skupiamy. To tak samo jak mówią, że te kobiety, co tam trafiły w ogóle włosy, nie ma żadnego w ogóle cokolwiek to znaczy trafić, tak jak kiedyś Artur mówił, co to znaczy słowo trafić. Nie ma żadnego problemu, że kobieta w ogóle dba o siebie. Pytanie, ile czasu przy tym spędza? Pytanie, ile czasu? Jeśli poświęcamy czemuś więcej niż 50%, to jest to problem. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje. Czym się przeodziewać będziecie? I to cudowne pytanie. Czyż nie wiecie, czyż życie nie jest czymś większym niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki. Zobacz, w ogóle... Słuchajcie, ja się kiedyś tak roześmiałam w zoo. W ogóle wie, nie widziałam hipopotama, jak wychodzi cały. Ja widziałam ciągle jakiś jego grzbiet, kawałek tej paszczy, ale jak on w ogóle wyszedł, ja nie ogarnął taki śmiech, w ogóle jakie ma krótkie nóżki, w ogóle jak jest hipopotam. Ja zaczęłam się śmiać w Duchu Świętym. Wiecie, o co chodzi? Często, gęsto twoje skupienie się na danej prawdzie Bożej w ogóle uruchomi w tobie radość, zupełnie inną przestrzeń. Zaczniesz się śmiać w Duchu Świętym. Gwarantuję ci, że w ogóle to proste Słowo Boże uwolni ciebie. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż mądrość tego świata. Ale Boże, no się nie mogę być nieodpowiedzialna i się nie martwić. Wziąłem dwoje dzieci, a i też Boską. Mam męża i to jakiego? Weź tutaj, napój wszystkie te wielbłądy. Kurczę, i co z tym zrobić? No nie troszczyć się. Nie troszczyć się. Masz mieć na to wszystko wywalone. Wywalone. Troska, zmartwienia. Rozumiecie? To nas zatruwa. To zatruwa w ogóle Kościół. Zatruwa. A często lepiej iść sobie do zoo. Spojrzeć na pawiana. Jaka mina, proszę Pana. Co ten pawian tu wyczynia? Posłuchajcie, ja wam naprawdę mówię duchowe rzeczy. Naprawdę mówię do was duchowe rzeczy. Lepiej iść do zoo. Zobaczyć pawiana. Lepiej iść do zoo. Zobaczyć hipopotama. Niż bez wiary i relacji z Bogiem wyznawać jakieś prawdy, w które w ogóle nic dla ciebie nie znaczą. Idź do zoo. Otwarte jest zoo. Lepiej iść do zoo. Naprawdę. To jest mega uwalniające. Życie jest czymś więcej niż zamartwianiem się. Życie jest czymś więcej niż wyjście za mąż, ożenienie się i martwienie się potem o swojego współmałżonka. Życie jest czymś więcej niż spłodzenie dzieci i martwienie się o te dzieci. Życie jest czymś więcej niż wejście w służbę i martwienie się o tą służbę. Życie jest czymś więcej. Ono jest czymś więcej. Ale czym więcej? A ja ci nie powiem, bo ja nie jestem z tych, co wszystko mówią. Musisz zaskoczyć osobistą relację z Bogiem.
rozumiecie, osobista relacja z Bogiem i takie szczere podejście w ogóle do siebie. Jeśli się troszczą, to nie zakrzyczą tego i nie, ja się nie troszczę, wiesz. U nas w Kościele się nikt nie troszczy. Troszczy się. Bo troska przychodzi do każdego i zmartwienie przychodzi do każdego. Coś wam powiem. Umarł prorok Tibi Czeszuła. My nie wiemy, dlaczego umarł. My nie wiemy. Ale bliscy jego wiedzą. Jego bliscy wiedzą, dlaczego umarł. Nie muszę powiedzieć publicznie. Ale bliscy wiedzą. Jeśli nie był to demoniczny atak i nie został wykasowany, rozumiecie? To miał jakąś ukrytą chorobę. Z jakiego powodu? Z troski. Mam wujka, bardzo mojego brata, mojego taty. I to jest taki miły wujek. I on się nigdy nie denerwował. Bynajmniej nie było tego widać. Trzymał emocje na wodzy. Zawsze był uśmiechnięty. Bomba mogła przed nim wybuchnąć, a on był zawsze opanowany. Na zewnątrz. Ale któregoś razu przeszedł bardzo silny zawał. Serduszka nie oszuka. Serca nie oszuka. Troska i zmartwienie i dla ciebie, i dla mnie jest niebezpieczne. Dla naszego zdrowia, dla naszego funkcjonowania. Rozumiecie? W ogóle to jest coś, co trzeba wyeliminować ze swojego życia. I nie można tego popędzić od tak sobie, że powiem teraz, troska, odejdziesz ode mnie. Zmartwienie nie macie już w moim życiu. Nie, bo jutrzejszy dzień przyniesie nowe wydarzenia i nowe okoliczności. My, z uwagi na to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, możemy w Duchu Świętym rozpościerać w swojej głowie takie obrazy, o jakich ten świat nie słyszy. I to od nas zależy, na czym będziemy się skupiać. I tego życzę wam i sobie. Amen.